Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Makinusza, przed wami kolejny materiał wideo z serii Bioshock. I słuchajcie, chciałem zrobić jakiegoś quick save'a albo coś pomiędzy tymi materiałami wideo, na chwilę odejść, pozbierać myśli i w ogóle, ale w dalszym ciągu na gorąco, ponieważ nie mamy opcji save'a, co wam zaprezentuję. Opcja save'a jest w tym momencie niedostępna, możemy co najwyżej wczytać grę i nie możemy też zrobić quick save'a, więc ogólnie rzecz biorąc musimy na razie wydostać się chyba z tego bezpiecznego domu naszej drogiej dr Tenenbaum, czy też profesor Tenenbaum. No w sumie zawsze zapominam, czy ona jest doktor, czy ona jest profesor, jaki z tych dwóch tytułów ma. Mamy dostać się, poszukać, przeszukać tak właściwie apartament Suchonga, ponieważ Suchong stworzył, zaprojektował nasz umysł, naszego bohatera Jacka i mamy się udać do jego apartamentu w loży Merkurego, po prostu w takim, wiecie, jakby blokowisku Merkurego, czy coś w tym stylu. Można to nazwać po prostu loża Merkurego, bo no, tak to wygląda. Apartamenty Merkurego też będzie dobre tłumaczenie. I znaleźć więcej informacji na temat tego, w jaki sposób przeciwstawić się wpływowi Fontaine'a. Super. Zobaczmy jeszcze, co tak naprawdę w tym miejscu na nas czeka. Widzę tutaj prezenty jeszcze niegotowe. Widzimy tutaj. He's the one who saved me. O! Jakaś dziewczynka się spytała, kim on jest? Kim jest ten pan? On jest tym panem, który mnie uratował. Czyli one pamiętają, że nas, że tak powiem, że my je uratowaliśmy. I czekajcie, czekajcie. Jak tak policzę, ile tych dziewczynek jest, tak przejrzymy się, to wydaje mi się, że jest ich dokładnie tyle, ile ich uratowaliśmy do tej pory w ciągu gry. Tu widzę dr Tenenbaum, która no, stoi przy jakiejś dziewczynce, która wygląda jakby... Nie, oddycha, rusza się jej klatka piersiowa, więc podejrzewam, że po prostu jest w dość ciężkim stanie ta dziewczynka, ale no kurczę... Tak, widzę tutaj pełno dziewczynek i wydaje mi się, że jest ich dokładnie tyle, ile ich uratowaliśmy. Wiem, że w tym poziomie, czy też w tej lokacji będą kolejne dwie dziewczynki do uratowania. O! Doktor Tenenbaum powiedziała, że on nas uratował, powinniśmy mu podziękować. Wow! I kolejna powiedziała, chodź za mną, tak wysepleniła, chodź za mną. O, tutaj widzę, że jakieś się bawią, nie zjem wam tych tutaj tych batoników, niech miejcie coś chociaż z tego życia. Chociaż co to jest za życie dziewczynki, które w tym momencie są sierotami, które nie mają rodziców i w ogóle i w szczególe i przez długi, długi czas były takimi małymi, chodzącymi zombie. To jest najbardziej przerażające, jak sobie pomyślicie, że te małe dziewczynki były jeszcze jakiś czas temu małymi siostrzyczkami, które zostały wyhodowane na zlecenie Franka Fontaine'a przez profesor Tenenbaum, czy też przez doktor Tenenbaum i przez Suchonga. Po raz kolejny Frank Fontaine i jego chore tutaj pomysły. O. There he is. The one who will save us all. I like him. O, dziękuję wam. Tutaj jest. To ten, który ma nas uratować. Lubię go. No, dzięki wam, dziewczynki. Naprawdę podnosicie na duchu w tym momencie. Teraz tak, czy straciliśmy wszystko, wszystkie bronie, czy też nie? Who's he? He's here to help us. Kim on jest? On jest tym, który ma nam pomóc. Mamy iść za tobą, tak? Ty jesteś na czerwono, czyli ciebie moglibyśmy zaatakować, ale nie powinniśmy. O! Dziękuję serdecznie. Mamy się stąd wydostać, na to wygląda. Jesteśmy w Olympus Heights Sewers, czyli jesteśmy w kanałach wzgórz olimpijskich. I możemy zrobić quick save'a wreszcie. Okej, dobra. Przydałoby się zobaczyć, ile my tak naprawdę naszej broni jeszcze przy sobie posiadamy. Sporo mamy wszystkiego. I przydałoby się...
przydałoby się, słuchajcie, coś tutaj co nieco więcej zrobić. A, ostatnie przez przypadek odtworzyłem ostatni z audiologów, który podnieśliśmy, czyli audiolog Suchonga. Czy to jest kot, który tutaj zginął? Atlas obserwuje. Dobra, no... I cóż, wygląda na to, że wylądowałeś. I says, would you kindly go get stepped on by a big daddy? Seems like Mother Goose has been playing around in your egg salad. If you won't dance to that tune, I got others. Code Yellow. I just told your brain to tell your heart to stop beating. Not right off the bat, mind you. The heart's a stubborn muscle, but it ain't that stubborn. Okej, okay. Okazuje się, że kolejnym z poleceń. Dzięki Tenenbaum. Teraz wylądowaliśmy w środku wojny pomiędzy Tenenbaum a Fontaine'em, czyli jej poprzednim pracodawcą, ale fajnie to wyglądało. Fontaine tutaj, kiedy wyszliśmy, nagle powiedział, że o, wygląda na to, że wylądowałeś teraz w objęciach matki gąski. No cóż, ona zawsze zgrywała taką dobrą Samarytankę, ale każdy z nas miał trochę zabawy. Więc, mój drogi, czy byłbyś tak łaskaw i nie podszedł do tatuśka i dał się przez niego zdeptać na śmierć? Byłbyś tak łaskaw? Powiedziałem, że... Czy byłbyś tak łaskaw, żeby tatusiek cię zabił? Cóż, nic mi chyba z tego nie wyjdzie. Wydaje mi się, że matka gąska majstrowała przy twojej sałatce jajecznej, czyli po prostu majstrowała nam w głowie i troszeczkę cię uodporniła na moje działanie, ale spokojnie, mam jeszcze parę trików w... mam jeszcze parę asów w rękawie. Jak na przykład kot żółty. I nagle nasze serce na chwilę, słuchajcie, przestało bić, o czym również Fontaine nas poinformował i powiedział wprost, że sprawił, że nasze serce na chwilę się zatrzymało, ale widzisz, serce to dość uparty mięsień i tak łatwo nie jesteśmy w stanie go zabić, ale spokojnie, znajdziemy metodę, aby cię ubić. Innymi słowy, tak, Fontaine ma jeszcze parę sztuczek słuchajcie, w rękawie, jeszcze parę asów w rękawie, o czym również powiedziała tutaj Tenenbaum, że dopóki nie wyrwie, że dopiero kiedy wyrwiemy się z, kiedy znajdziemy te informacje u Suchonga i wyrwiemy się z pod władzy kompletnej ze strony Fontaine'a, wtedy to dopiero będziemy mogli w pełni powiedzieć, że jesteśmy wolni, będziemy mogli sobie z naszym drogim Fontaine'em poradzić i przy okazji trzymać jego brudne łapska z dala od małych dziewczynek, małych siostrzyczek Tenenbaum, czyli po prostu no, najzwyczajniej w świecie uwolnimy je. Uwolnimy je spod tego, co przygotował im nasz drogi Frank Fontaine. Dobra. Podnieśmy jeszcze trochę i wejdźmy, słuchajcie, do głównego, tak jakby, głównej części miasta. Do ostatniego miejsca,
ostatniego miejsca, w którym można by było... A, pardon, czy... To był chyba... Tak, to jest prawy shift. Dziękuję serdecznie. No cóż, wygląda na to, że trafiliśmy z powrotem do Rapture. Czy możemy ci zrobić zdjęcie? Możemy ci zrobić, ale gra nam nie pozwoli. Dobra, co tu był za splicer? To był... To jest ciało. Leadhead splicer. Leadhead splicer tak naprawdę, dobra. No i coś tutaj upuścił. No dobrze, dobrze, że zdecydowałem najpierw zabić tego splicera, a dopiero potem walczyć z tym Taglish splicerem, bo to faktycznie w jakiś sposób nam tutaj pomogło. No i słuchajcie, trafiliśmy do miejsca, które jest tak naprawdę głównym ośrodkiem życia w całym Rapture. Zobaczcie, mamy tutaj coś w rodzaju ulic nawet. Mamy tutaj szyny i no, co prawda zniszczony, ale niegdyś jeżdżący, słuchajcie, i działający wagon tramwaju, czy też kolejki miejskiej. Czytajcie, jesteśmy w prawdziwym mieście. Wreszcie po tak długim czasie udało nam się, słuchajcie, dotrzeć do czegoś, co można by było nazwać miastem. Miastem, które faktycznie kiedyś żyło, kiedyś się rozwijało, a teraz jest tylko wspomnieniem dawnego siebie. Tak nie możemy zrobić. Musimy zrobić tak, musimy zrobić tak. Dlaczego nie możemy tak zrobić, jak przed chwilą chciałem zrobić? Ponieważ nie mamy kolejnej rury, która by zakręcała w prawą... O, stop, 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 stop. To i to. Dlaczego ja tego nie ustawiłem? Chciałem już kliknąć. A zobaczcie, a mógłbym po prostu się tutaj... Deczko. Mógłbym sobie zrobić po prostu krzywdę tym wszystkim. O, 9 kolejnych dolarów, super, fajnie. Up with you soon. Kid. I hope they make it quick. A, chłopie, jesteś skończony. Chłopaczku, jesteś skończony. Już po tobie. Mam nadzieję, że moi nowi przyjaciele wkrótce się z tobą rozprawią i że załatwią cię na dobre. Cóż, chłopie, już po tobie. Okej, dobra. Nie wierzę w to, że już po nas, ale spoko. W ogóle zobaczcie, co tutaj jest. Tutaj mamy rowery. Rowery, które ktoś po sobie pozostawił. Słyszę tatuśka jeszcze przy okazji. Więc w pobliżu może być mała, słuchajcie, mała siostrzyczka. Kim jest Atlas? Kim jest Atlas i barykady. Barykady przeciwko komu? No i przy okazji też, no. Przy okazji też, moi drodzy, wieżyczka ustawiona w kierunku tych, którzy mieliby przejść z tamtego już zawalonego przejścia. Nie wiem, czy to przejście zostało zawalone wcześniej, czy jest to wynik tego, co zrobił teraz po prostu Andrew Ryan, czy o co tu teraz chodzi, ale jedno mogę powiedzieć, że dopiero teraz jesteśmy w stanie, słuchajcie, zauważyć, jak źle w Rapture się działo. I dopiero teraz będziemy chyba w stanie zauważyć, co tak naprawdę odczuwali ci zwykli ludzie. Co tak naprawdę odczuwali ci zwykli ludzie. Security alert, świetnie. Po prostu cudownie. Po prostu naprawdę?
Naprawdę. Naprawdę, gro. Chciałaś mnie w taki bardzo, ale to bardzo niemiły sposób tutaj zablokować, ale ci się nie udało. Dobra, mamy wieżyczkę bezpieczeństwa, która teraz będzie po naszej stronie. I mamy po prostu... Kolejna, którą rozwaliliśmy. Teraz przydałoby się, aby kolejną zhakować, zanim coś pójdzie nie tak. I te już chyba nie zhakujemy. No niestety. Au. Au. Poczekamy, aż alarm się wyłączy. Poczekamy też, aż nasze wieżyczki tutaj, ten jeden dron latający i ta wieżyczka po prostu poradziły sobie z kolejnymi wieżyczkami, które przylatują. A, schowajmy się. To już jest koniec. Dobra. Dobra. I teraz tutaj mamy jakieś ciało z alkoholem, który wypiliśmy sobie. I teraz... Gdzie nas złapała jakaś, słuchajcie, jakiś alarm? Bo tego niestety nie załapałem. Widzę gdzie. Zróbmy zdjęcie kamerze. Nie wiem, czy to zadziała. Tak, możemy kamerze zrobić zdjęcie. I ją skakujmy. Dobra, i jakby to teraz zrobić, żeby to zadziałało? Czyli musimy zrobić coś takiego. Matko jedyna, powiem wam, że odzwyczaiłem się troszeczkę od hakowania w Bioshocku i widzę tego efekty pod tytułem nie idzie mi aż tak dobrze, jak mi do tej pory szło i też chyba wydaje mi się, że mamy tutaj jakiś problem. Co to jest Rosie? No dobra, mamy kolejnego Big Daddy'ego, ale nie ma on przy sobie, słuchajcie, siostrzyczki, więc nie mamy w ogóle co tego draba atakować. Bo najzwyczajniej w świecie, no, nie przyda nam się w żaden sposób. Dobra, zróbmy coś takiego. Do góry. Do góry. W prawo. Ciekawe, czy nam się, no uda nam się, dobra. Myślałem, że już się nam nie uda. Najprostsza możliwa linia, ale no tak jak widzicie, chyba najbardziej w tym momencie... Aha, na ciebie to nie działa. Na ciebie to nie działa, ale na ciebie zadziała. To sobie skakujmy, zanim zostaniemy zaatakowani przez tamtego splicera. I co my tu możemy zrobić? Mamy sporo możliwości, powiem wam szczerze, i na pewno z tej sporej liczby możliwości skorzystamy. Problem w tym, że tak jak może zauważyliście, albo i nie, nie ma tego problemu. Wydawało mi się, że nie mamy rur prowadzących do góry zbyt dużo i nie da rady, ale mamy ich wystarczająco, żeby tutaj coś zrobić. No. To twoje terytorium, tak? To twoje... Masz małą siostrzyczkę przy sobie. Dobra, wiecie co? Musimy coś ciekawego zrobić. Musimy zawalczyć z tym tatuśkiem. Tylko dwa, prawda? I zginęliśmy. Zginęliśmy i zostaniemy cofnięci do Vita Chamber, ale tak jak mówiłem, Vita Chamber
Vita Chamber, słuchajcie, w żaden sposób nas nie tutaj nie urządza. Czy to zadziała? Zadziała. Z tego co pamiętałem, to to jest najlepszy tak naprawdę... Najlepsza broń przeciwko tatuśkom. I moja droga, uratujemy cię. No jak mówiłem, nie chcę tutaj zabijać tych małych siostrzyczek. Z tego względu, że więcej jest chyba nagrody za to. Adam improved every aspect of man except his character. Perhaps there is a plasmid that can grow the spirit. Perhaps in your DNA. The secret lies. I sent a little one with some goodies to help ease your burden. Adam jest w stanie... Au. I don't like this any more than you do, kid. But you gotta understand where I'm coming from. I got 12 years down here. Big investment. Man can't walk away from a long con like that. Najpierw usłyszeliśmy naszą drogą dr Tenenbaum, która powiedziała, że no Adam jest w stanie tutaj każdego człowieka ulepszyć, każdy aspekt człowieka jest ulepszyć, prócz jego charakteru. I ty udowadniasz zupełnie inaczej i możliwe, że to w twoim DNA leży sekret ulepszenia ludzkiego charakteru. Może jest jakiś tego rodzaju plazmid, ale jedyne co ona teraz może zrobić, to dopomóc nam, podrzucając kolejny podarunek, który ułatwi nam które uśmierzy nasz ból, nasz ciężar, można by było powiedzieć. I dostaliśmy 200 Adama. Armored Shell 2, który słuchajcie, chyba wykorzystamy, ponieważ mamy Armored Shell 1, jeżeli chodzi o tonik do walki. Kiedy kule świstają i przelatują tuż obok, potrzebujesz wszelkiej możliwej ochrony, jaką możesz dostać. Wzmocniona tarcza 2 wzmaga ochronę lepiej niż jej poprzednik. I wymienimy sobie z wzmocnioną ochroną, słuchajcie, ochroną 1. I możemy kupić sobie jakieś tutaj ciekawe rzeczy. Ale czy... Insect Swarm 3, rzadko go używamy. Najlepiej by było znaleźć, słuchajcie, coś, czego używamy. I niestety na tą chwilę nic takiego nie ma. A Insect Swarm 3, my go rzadko używamy, ale z drugiej strony jest to jeden z lepszych, słuchajcie, plazmidów do walki, jeżeli o to chodzi. Niestety ma on tą wadę, że zaatakuje również Big Daddy'ego, więc trzeba z nim troszeczkę uważać, ale... Weźmiemy sobie ten Insect Swarm 3, zupgrade'ujemy go sobie i ulepszymy sobie ilość Ewy, którą posiadamy, a także ilość życia, którą posiadamy. Super. No i dobrze, mamy teraz, słuchajcie, mamy teraz troszeczkę tych plazmidów. Troszeczkę lepszej konfiguracji. Fajnie by było mieć rażenie prądem na trochę wyższym poziomie, ale no nie można mieć tak naprawdę wszystkiego. No i słuchajcie, zobaczmy co tutaj jest. Tutaj mamy stację medyczną, którą zhakowaliśmy. Mamy masę kasy, mamy Mozart genetyki jakiś. Nie mówcie, że kolejny tatusiek i kolejna siostrzyczka się tutaj pojawili. Bo jak tak, to naprawdę nie będziemy mieli teraz jak z nimi walczyć. Co prawda bez małej siostrzyczki, ale ta mała siostrzyczka może w każdym momencie się tutaj pojawić. Kolejna Rosie, więc kolejny progres dla nas. No i mamy El Ammo Bandito, którego... Owszem, będziemy mogli sobie coś tutaj zrobić. Użyjemy autohaka.
i zakupimy jakieś tutaj rzeczy, których no niestety, ale nie ma zbyt wiele. Naboje pistoletowe nie, naboje do strzelby i owszem. No, a kupimy sobie chociaż jedną taką ten, naboje do strzelby. Jeszcze trochę. Wiem, że niby tą kasę, zobaczcie, niby tą kasę tutaj, że tak powiem, niby z niej korzystamy, niby tej kasy, tą kasę wykorzystujemy w dużej ilości, ale zobaczcie, ile tej kasy tutaj się znajduje. Teraz sobie podnosimy po paręnaście dolarów. Okej, dobra. Enemy triggered, spoko. Innymi słowy, przeciwnik zostanie pokonany dzięki naszej kamerze. Ale mamy Leatherhead Splicera. Leatherhead Splicera, tak właściwie. Okej, dobra. Z tobą też się zaraz rozprawimy. Gdzie się podział? Okej, nie mam pytań. Naprawdę, słuchajcie, nie mam tutaj pytań i kolejne dolary, których nie możemy podnieść, na to wygląda. Super, świetnie, po prostu będziemy tutaj chyba opływać, jeżeli chodzi o ilość... Nie mamy już amunicji. Trzeba by było amunicję dokupić do pistoletu. Co prawda korzystam z niej, ale nie myślałem, że tak szybko przez tą amunicję się przebijemy. No ale dobra, no nie będę marudził, tak naprawdę, to był zły pomysł, żeby aż tyle alkoholu wypić. Co prawda mamy pies na alkohol, ale nie chroni nas to przed zgubnym wpływem zbyt dużej ilości alkoholu wypitej. O, Elite Rosie nie ma już nic więcej przy sobie. Tu też za bardzo nie widzę zbyt dużo rzeczy. Czy mamy tutaj właśnie kolejne 10 dolarów? Trochę tej kasy, słuchajcie, uzbieramy. Co prawda część z tej kasy wydaliśmy na zakup tutaj paru rzeczy, ale no dajemy radę. Dobra, musiałem użyć kolejnego autohaku, jest troszeczkę za trudne to tutaj. Czy kupimy coś? Na razie nie. Gdzie jest w ogóle U-Invent? Czy gdzieś mamy, słuchajcie, U-Invent jakiś? Nie, nie mamy żadnego U-Invent. Mamy za to bank genów, który serio nie jest nam w tym momencie zbytnio potrzebny. Ale... moglibyśmy kolejnego tatuśka tutaj pokonać. Wiem, że trochę porywam się z motyką na słońce. Kurczę. Jeszcze zaczął do nas mówić ten Fontaine w tym samym momencie. I niestety to się dla nas bardzo, ale to bardzo źle skończyło. Czekajcie, może uda nam się jeszcze raz to w jakiś sposób zrobić. Armor piercing. Niech tak będzie, że armor piercingiem spróbujemy. Chcę pokonać po prostu tych tatuśków z tego względu. Okej. Fontaine naprawdę nas tutaj... To, co robi nam Fontaine, niestety powoduje, że nie jesteśmy w stanie walczyć nawet normalnie z tymi...
tatuśkami, więc nie będę, słuchajcie, próbował z tym tatuśkiem w tym momencie walczyć. Zabijanie na pierwszym miejscu musisz o tym pamiętać, kiedy to miejsce będzie przerobione i ty staniesz się również po prostu żarciem dla ryb. Zobaczcie, co się znowu stało. Znowu straciliśmy odrobinę życia i było powiedziane przez grę, że za każdym razem, kiedy w jakiś sposób tutaj fontanna nas oddziaływuje, my tracimy odrobinę naszego życia, zmniejsza się ilość naszego życia dostępnego. Innymi słowy, tak jak powiedział Fontaine, po prostu powoli przestaje bić nam serce, więc może, ale to tylko może, wypadałoby udać się tam, gdzie gra nam każe. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Czy ty biegniesz się uzdrowić? Jeżeli biegniesz się uzdrowić, to muszę cię zmartwić, ale nic z tego, moja droga. I co najgorsze, zobaczcie, że kolejne genofagi stają teraz po stronie naszego drogiego Franka Fontaine'a. Co zaczyna być troszeczkę przerażające, że Fontaine w tak krótkim czasie, albo w ogóle, że ma aż tak duże wpływy, słuchajcie, w tym Rapture, to jest niestety dość mocno niepokojące, że 12 lat, tak jak on tutaj powiedział, 12 lat tutaj gniłem i teraz to wszystko będzie moje w jakimś tam wcześniejszym, w jakiejś tam wcześniejszej, że tak powiem, o, you invent, właśnie tego szukałem. W jakiejś tam wcześniejszej przemowie do nas powiedział Fontaine, że 12 lat tutaj gnił, więc teraz to wszystko będzie należeć tak naprawdę do niego. I faktem może i gnił tutaj 12 lat, ale to nie oznacza, że przez te 12 lat on powinien mieć aż tak duże, słuchajcie, wpływy. No i możemy zrobić sobie żel elektryczny. 25, czyli takie 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Powinno nam wystarczyć, żeby zabić kolejnego kolejnego tatuśka. Electric Bug, nie wiem, czy jest nam potrzebne. Armor Piercing Rounds, zbudujmy sobie jedno i na pewno, słuchajcie, musimy dwa automatyczne narzędzia do automatycznego hakowania zrobić. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego ja tak często zapisuję, to wynika to teraz, słuchajcie, no tak naprawdę z tego, że mamy duży problem, bo życie będzie nam na pewno, słuchajcie, spadać w jakiś sposób i wypadałoby, żebyśmy to tak dość szybko zrobili, zanim, słuchajcie, coś tutaj złego się nam stanie. Nie chciałem tego podnieść. Chcę wziąć te parę dolarów w gro. O! Nie. I w hypo. Tutaj więcej nic nie ma, więc sobie wyjdziemy stąd. I udamy się, słuchajcie, w kierunku tych Welcome to Mercury Suites, czyli do tych apartamentów Mercurego, które... O! Wstaniesz? Nie wstaniesz, ale pojawi się... Kto jeszcze? Au. Okej, okay, wszyscy, że tak powiem, załatwieni. Nitro Spacera zrobimy sobie zdjęcie. Muszę pamiętać, że właśnie, że nie mamy jeszcze skończonych wszystkich badań, jeżeli chodzi o genofagi.
I mamy permanentne 15% szans, że ominiemy granat przeciwnika, czyli tego Nitro Splicera, albo w ogóle jakiegokolwiek można by było powiedzieć tutaj przeciwnika. Boks z granatami. Aha, na to lepiej nie wskakiwać. Dobra, spoko, może być, czyli kolejne umocnienia tutaj, tym razem tego już miejsca i słyszę... Słyszę kolejną wieżyczkę, znaczy kolejną kamerę i możemy ją co prawda skakować bez używania naszej elektryczności, możemy tutaj oszczędzić naszego plazmida. Ale to nie oznacza, że jesteśmy w dalszym ciągu jakoś tam bezpieczni. W ogóle dla bezpieczeństwa wypadałoby, słuchajcie, żebyśmy te wieżyczki w tej lokacji hakowali. Z tego prostego względu, że tak jak widzicie, jest tu masa przeciwników i tak właściwie będziemy w głównej mierze tutaj polegać na nie tylko naszej broni, ale także na otoczeniu, które no, wypadałoby w jak najlepszym stopniu, słuchajcie, wykorzystać. Dobra, tutaj wiem, że jest kolejny Leadhead Splicer, czyli ten splicer z ołowianą głową. To powinno dać mi do zrozumienia, czego nie należy używać do walki z tym przeciwnikiem, ale w dalszym ciągu tego używam. I słuchajcie, zobaczcie, jak szybko przebijamy się przez nasze apteczki w tym poziomie. To jest niestety deczko przerażające. No dobra, słuchajcie, zanim wejdziemy i będziemy tutaj te apartamenty Merkurego zwiedzać, pożegnamy się w tym momencie. Mam nadzieję, że kolejny materiał wideo z serii Bioshock wam się podobał. I powiem wam, że naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo się w tej grze w tym momencie dzieje. Zrobię jedną rzecz, wrócę tutaj, bo to pauzuje grę, pauzuje wszystko, co się robi w grze, z tego względu, że jeżeli faktycznie będziemy tracić zdrowie, bo nasze serce powoli coraz bardziej staje przez to, że nasz drogi Fontaine użył na nas jednego ze swoich trików, który ufundował nam Suchong, który po prostu stworzył i zaprojektował w taki sposób, a nie inny nasz mózg, to najzwyczajniej w świecie mamy przerąbane i musimy jak najdłużej pozostawać nie tyle w ruchu, co jak najdłużej musimy nie dopuszczać, żeby po prostu stać w miejscu i niczego nie robić, bo to będzie dla nas tak naprawdę zgubne. Możemy zginąć przez to tak właściwie. Więc dlatego tu się pożegnamy, moi drodzy. Mam nadzieję, że kolejny materiał wideo z tejże serii wam się podobał. Zachęcam was przede wszystkim do komentowania, zostawienia po sobie jakichś komentarzy z poradami, z sugestiami, z propozycjami, na czym mogę się skupić w kolejnych materiałach wideo z tejże serii, albo o czym chcielibyście, abym tutaj poopowiadał, albo co chcielibyście zobaczyć, jeżeli chodzi o gameplay, albo na przykład do czegoś się odniósł, coś w tym stylu. Piszcie to śmiało w komentarzach, bo tak jak już wielokrotnie wspominałem, ja wasze komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości. Najczęściej odpowiadając wam komentarzem na komentarz, troszeczkę rzadziej odnosząc się do waszego komentarza w którymś z kolejnych materiałów z tejże serii. Oczywiście zachęcam was również do oceniania moich materiałów w wideo, a jak już ocenicie, czy to pozytywnie, czy negatywnie, bo to zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od was. Fajnie by było usłyszeć, dlaczego oceniliście w taki, a nie inny sposób, no bo jak ocenicie negatywnie i nie powiecie, co wam się nie podobało w tym materiale wideo, to ja się tego tak naprawdę nie domyślę. Piszcie to, ponieważ no, fajnie jest tutaj wymieniać z wami jakieś spostrzeżenia, jakieś sugestie, słyszeć wasze, z tego prostego względu, że ten kanał jest tworzony również przez was i dla was. Dziękuję wam w tym momencie serdecznie za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!